zawsze. Próbujemy teraz zabrać i w takim horyzontalnym powiedzeniu, ok, i wypuszczamy, tak? Próbujemy wypuszczać. To jest bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony musimy tu mocno trzymać. Ja delikatnie podtrzymuję, ale pani Marzena może to sama skontrolować. Natomiast bardzo i wracamy. O, tu. Czyli taki izolowany ruch, można powiedzieć, w takiej płaszczyźnie horyzontalnej do odwiedzenia. To jest trudna rzecz, ale chcemy przede wszystkim, dążymy do tego. Teraz sobie jeszcze raz zmienię, tak? Tylko teraz będzie pewnie trudniej trzymać. Bo tak naprawdę to jest jedna rzecz, ale w tej pozycji chcemy zgiąć rękę w łokciu, pani Marzeno, za głowę, tak jakby pani chciała tą piłkę za głowę dać, bo dążymy, o tak, dobrze, i wracamy, tak, i wypuszczamy. Ten ruch sięgania za głowę, to jest nasz cel z panią Marzeną do tego, żeby pani Marzena mogła sobie tą ręką przytrzymać włosy i zawiązać, tak, czyli do takiej pozycji, więc dlatego między innymi to robimy, tak? Z drugiej strony próbujemy kontrolować też brzuch, żeby nie robić tego przez jakby taki przeprost w odcinku lędźwiowym, taką ortotyczną pozycję. Ostatni raz, ale to już teraz tylko w tej płaszczyźnie. Czyli próbujemy do supinacji, do pronacji, do odwiedzenia. I tu jest ważne zachowanie tej rotacji zewnętrznej, tak? To jest bardzo ważne i wyprostu teraz w tym momencie i rozluźniamy, tak? Pięknie. I wracamy, tak? Sobie do tej pozycji. No dobra, to dziękujemy.